Cześć Tubaczki, ostatnio Was tylko więcej i więcej, co zresztą bardzo mnie cieszy i za to dziękuję, że jesteście ze mną, że subskrybujecie i tak dalej. Dzisiaj chciałabym znowu wrócić do tematu fotografii w tym cyklu Fotograf na obcasach, jednakże troszkę od innej strony, takiej trochę mniej technicznej, jednak wciąż bardzo związanej z fotografią. Dzisiaj chciałabym omówić tło do zdjęć. Skupiamy się stricte na takich zdjęciach, jakie najczęściej widzimy na waszych blogach, różnego rodzaju pierdółki, jakieś kosmetyki, nowe nabytki itd. I po prostu oglądam sobie takie zdjęcia i dostaję szału. Krew mnie zalewa. I właśnie tak sobie postanowiłam, że może nakręcę ten filmik i chociaż te kilka osób, które ten filmik obejrzy, pomyśli: może faktycznie powinnam coś zmienić. No rzeczywiście, zdecydowanie powinnaś, więc zaczynajmy. Tło do zdjęć jest ignorowane, jak już powiedziałam, ale generalnie moim zdaniem nie powinno być zdecydowanie, ponieważ tło często robi nam całe zdjęcie. Dobre tło często podkreśla to, co chcemy przede wszystkim przedstawić. Nie można go ignorować. Się tutaj wypunktowałam, bo mam sklerozę. Moment, co my mamy? No, o tłach powiedziałam i że tło jest integralną częścią zdjęcia, też sobie zanotowałam. Białe tło często jest uważane za takie totalnie nieprofesjonalne i takie, o, zrobiłam zdjęcie na odwal się i już białe tło, miej białe tło. Moim zdaniem białe tło jest wręcz idealne dla wszystkich osób, które chcą na przykład swoje rękodzieło pokazać, aby je sprzedać. Także wszelkiego rodzaju sprzedawcy, nie wiem, biżuterii, cokolwiek tam tworzycie i wystawiacie na bloga, żeby to sprzedać, białe tło moim zdaniem jest bardzo właśnie profesjonalne. Nie odwraca uwagi od produktu. Produkt jest centralną częścią zdjęcia, jest najważniejszy i nic takiego się nie dzieje. Także białe tło, które jeszcze odrobinę można podciągnąć w dowolnym programie graficznym, jest naprawdę niezłym tłem i nie warto go po prostu sobie tak odrzucać, bo białe tło jest nudne. Niekoniecznie, może fajnie się sprawdzić. No dobra, lecimy dalej i teraz kolejne mamy czarne tło. Warto posiadać czarne tło gdzieś tam w zanadrzu schowane w jakąś półkę, ponieważ zauważcie, że wszystkie produkty, które kojarzą nam się od razu z ekskluzywnością, z drożyzną, często fotografowane są na właśnie czarnym tle. Tak mamy psychologiczne, że czarne tło często nam się kojarzy, że ten produkt jest elitarny, świetny, bardzo drogi, wspaniały i musisz go mieć. Także ty też musisz mieć czarne tło. Jeżeli zależy ci na fotografowaniu właśnie, aby twoje fotografowane przedmioty kojarzyły się z taką ekskluzywnością, czyli to też może być fajny zabieg dla osób, które robią coś, aby to potem sprzedać. Na przykład biżuteria mogłaby fajnie wyglądać na czarnym tle. Co chciałam jeszcze o czarnym tle powiedzieć? Jak zrobić? Czarne tło może być wszystkim. Możecie użyć na przykład czarnego mebla. Bardzo fajnie wygląda czarne szkło. Szkło barwione na czarno, ale nie jest już taka łatwa sprawa, ponieważ wtedy każdy odcisk palca, jakiś paproszek, cokolwiek tam będzie widać. Niemniej jednak przedmiot się odbija, więc można tworzyć takie nowe, ciekawe kadry. Natomiast kiedyś bawiłam się chwilę w taką fotografię produktową. Nie miałam żadnego takiego profesjonalnego świecącego szkła, tła, jakiegokolwiek, czegoś takiego. I tak zaczęłam chodzić po domu, szukać, co bym mogła użyć i wyobraźcie sobie, że zdjęcie, które mam nadzieję teraz Wam się wyświetla, zostało zrobione na laptopie mojego męża. Więc Wy też możecie przejść się po domu, znaleźć coś czarnego, na czym możecie fotografować. Może na przykład marmurowy blat w kuchni. A jeśli nie, fajnym pomysłem, widziałam gdzieś kiedyś na blogu, podlinkuję Wam, jak znajdę, żeby wykorzystać po prostu farbę tablicową, pomalować jakąś dyktę, sklejkę farbą tablicową i na tym właśnie można bardzo kreatywne sesje różnych produktów tworzyć. Kto to był? No nie wiem, podlinkuję, na pewno podlinkuję. To właściwie tyle w temacie czarnego tła. Oczywiście, tak jak w przypadku białego, może to być po prostu Bristol, który użyjecie. Dużo dłuższym tematem są tła kolorowe i jest to właściwie moje ulubione tło. Ciągle sięgam po kolorowe tła. Ale dlaczego? Bo są mega łatwo dostępne. Skąd wziąć kolorowe tło? Oczywiście możecie zrobić jak w przypadku poprzednich, na przykład zdobyć dyktę bądź sklejkę w jakimś budowlanym sklepie. I teraz
farbami dowolnymi, przypuszczam, że plakatówki się sprawdzą. Po prostu taką dyktę pomalować w dowolny wzór. Może jakiś odpowiadający symbolowi na waszym blogu, żeby była taka analogia. I w ten dowolny wzór, po prostu na tym dowolnym wzorze fotografować. Jeżeli mi już zaraz napiszecie, że nie macie talentu, no to polecam wam na przykład kupić materiał i tym materiałem obić taką dyktę. Możecie kupić dwa różne i z przodu, z tyłu obić różnymi kolorami. Już macie dwa przeróżne tła. To by było tyle. Teraz, czego ja używam. I to jest bardzo ciekawa sprawa, bo ja używam właściwie wszystkiego, co mam w domu. Na przykład mam taką tackę. Niedawno nabyłam za jakieś śmieszne pieniądze i ona ma taką strukturę drewna i uwielbiam tą tackę, uwielbiam na niej fotografować różne małe przedmioty, które się tutaj gdzieś mieszczą. Możecie użyć na przykład podłogi, która, jeżeli macie jakieś panele, płytki, cokolwiek, co fajnie wygląda, może pasować, czemu nie położyć przedmiotu prosto na podłodze i na nim sfotografować. Często używam obrusów. Dlaczego by nie obrusa? Obrusu. Wiecie, taki materiał taki używam. Mam masę przeróżnych podkładek w różnych kolorach, a mój ulubiony temat to są chusty. Bardzo lubię chusty od wielu lat i to jest taka część garderoby, bez której właściwie nie ruszam się z domu, nawet latem zawsze mam jakąś apaszkę zawiązaną. I chusty bardzo często także pojawiają się na moich zdjęciach, bo są świetnym tłem. Posiadam przeróżne, także na przykład mogę sobie taką wełnianą przy jakimś kubeczku z herbatą i już mamy zimowe, fajne zdjęcie. Kwiecistą z kwiatkami na wiosnę. Wiecie, przeróżne, po prostu różne kolory, różne faktury, wzory. Cokolwiek zechcecie, możecie wykorzystać ręcznik, dywan, byleby wasze zdjęcie po prostu nie raziło moich estetycznych doznań. Do tła możecie także jako taki element uzupełniający dodać na przykład świecące lampeczki, girlandy świetlne i tego typu rzeczy. Bardzo fajny efekt. Możecie też zrobić poprzez właśnie dodanie takich lampeczek możecie uzyskać efekt bokeh, o którym pisałam też kiedyś na blogu, to też wam podlinkuję. Także to wszystko wpływa, że nasze zdjęcie nie przedstawia tylko dezodorantu, a jest na przykład to zajebisty dezodorant na zajebistym tle. Polecam. Bo jeżeli nic wam nie pasuje z tych wszystkich rzeczy, które opisałam, wszystko jest B i niefajne, to możecie takie tło kupić. Jeżeli już się zdecydujecie, to polecam wam tła zrobione z winylu. A jeżeli już się bardzo zdecydujecie i bardzo uprzecie, to napiszcie mi w komentarzu, to wam polecę jedną panią, która sprzedaje za całkiem niezłą cenę bardzo dobrej jakości winylowe tła. Okej, to właściwie tyle. Mam nadzieję, że teraz zaczniecie się zastanawiać nad tym, czy postawić tą, no nie wiem, moje nowe, piękne, nie wiem, torebkę, po prostu położyć na łóżku i cyknąć zdjęcie, czy jednak może zrobić, poświęcić 15 minut, zrobić fajne tło, które w sumie posłuży wam potem na następne miesiące. Mam nadzieję też, że wzrośnie wasza taka, nie wiem, uczuciowość artystyczna. Tu razem będziemy pracować nad tym, żeby nasza blogosfera wyglądała tylko lepiej i lepiej z miesiąca na miesiąc. Także bardzo was zachęcam, żebyście używali po prostu tego, co macie w domu i nawet przy dobrych wiatrach to nic nie będziecie musieli, nie wydacie nawet złotówki na jakiekolwiek tło, a wasze zdjęcia zyskają, no, dwa levele. Tak. Dobra, no to ja się z wami żegnam. Bardzo was proszę o... albo nie, właściwie was nie proszę, ale was zachęcam. Zachęcam was do subskrypcji, ponieważ taki właśnie mam plan noworoczny, aby między innymi pojawiało się więcej filmów na YouTubie. Ja też w międzyczasie mogę nad sobą pracować, także wiecie, obopólna korzyść te sprawy, także polecam mój kanał. Na razie.